Dzień dobry, o 8 pobudka, dziś do pracy. Moje poranne zapiekaneczki, już nie w kuchni, tylko w pokoju, bo będę patrzeć w internecie, co się dzieje. No, trzeba poczytać trochę wiadomości. A kawa już troszeczkę odpita, bo czekałam na te zapiekanki. No, 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 no. Szybko przed pracą wskoczyłam jeszcze do Lidla. Już jestem po pracy, wracam sobie do domu, tutaj osiedlowym parkiem. A co to jest? Jakoś nigdy nie zwróciłam uwagi. No nie przechodzę tędy codziennie, ale co to za domek? O, wiecie co? Ja myślę, że... Co tu pisze? Prosimy nie karmić kotów resztkami. Koty są karmione karmą. O, właśnie. To jest, słuchajcie, taki domek wybudowany dla kotków wolnochodzących, wolno bytujących, wolno żyjących, jak zwał, tak zwał. I tutaj na pewno wolontariusze albo ludzie, którzy są właśnie związani jakąkolwiek pomocą dla tych kotków bezdomnych, tutaj dokarmiają je. No ale zobaczcie, to jest taki porządny ten domek. One na pewno jakieś tam są w środku, chociaż niekoniecznie. Ładnie to wygląda. No, niektóre kotki, które się urodziły no w tej dzikości, no to niestety w domu one się czasami nie sprawdzają, albo nawet i często się nie sprawdzają. No i one wolą po prostu te życie na tle natury. No ale ten domek mi się spodobał, bardzo fajny. No dobra, idę dalej. Idę dalej. O, tutaj strumyk płynie. Tutaj już w jednym filmiku mijałam ten stary młyn Gunterhof Gdańsk Oliwa. No, to był stary młyn. No i tutaj płynie sobie woda strumieniem, ona płynie aż do morza. Tutaj są takie pomościki. Można przejść na drugą stronę. I na wszystkie strony właściwie tutaj można się rozejść. I w lewo, i w prawo. I tak to wygląda. A wietrzycho dzisiaj niezłe. Nawet troszeczkę pada deszcz. Ja mam parasol oczywiście. O! Mam parasol. No. No i... Ale jakoś tak idę. Ciepło jest. No są czasami takie porywy wiatru. No, ale... Spacerek jest przyjemny. No czasami do pracy jeżdżę tramwajem. Ale... chyba częściej... uskuteczniam sobie spacer. Dla zdrowia. Dla dotlenienia się, bo to pomiędzy drzewami się idzie, parkami, bo ja stąd właśnie idę sobie o tak bardziej, później tam w lewo skręcam i też przez następny park i jestem już w pracy. A to mój dzisiejszy obiad.
A wiecie, co tutaj jest na talerzu? Ryż z sosem, warzywa i tofu. Tofu, fu, fu, fu. I to by było na tyle, kochani. Dobranoc.